Witam wszystkich serdecznie w serii o odparówczaniu, w której to pokazuję, jak z miękkiej parówy zostać skwierczącą kiełbaską krok po kroku, tak żebyście się nie zniechęcili, tak żebyście mieli na wszystko motywację, a co za tym idzie też fajne efekty. Dzisiaj omówimy sobie progresję poprzedniego mini treningu, który Wam zadałem, pomówimy o kolejnych faskach żywieniowych, a także porozmawiamy troszeczkę o mindsetie. I tak też będą wyglądać od teraz te odcinki, czyli będą podzielone na trzy części, co to by wszystko do kupy zebrane dało Wam bardzo fajne efekty i żebyście wyciągali jakąś satysfakcję i radość z tego całego procesu, bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby ten zdrowy styl życia był faktycznie waszym stylem życia, a nie jakimś takim krótkim okresem, w którym to wyprówacie z siebie flaki, macie wszystkiego dość i później wracacie na stare tory, czyli śmieciowe żarcie, brak ruchu, rozregulowana bania, a co za tym idzie, zostajecie znowu miękką parówą. A nie o to nam chodzi. Na początek chciałem serdecznie powitać wszystkich nowych widzów na tym kanale. Jest nas już tutaj 76,5 tysiąca. Jeśli nie subskrybujecie, to serdecznie Was do tego zachęcam, gdyż tworzymy tutaj całkiem fajną społeczność i szkoda byłoby nie być jej częścią. Dobra, słuchajcie, tak jak ostatni odcinek o odparówczaniu, który oczywiście umieszczę pod koniec tego materiału, jeśli by ktoś jeszcze go nie widział. Zacząłem od tematów mindsetowych, także pójdziemy tym tropem i ten odcinek również rozpoczniemy od tego, gdyż każdą zmianę na początku zaczynamy tutaj, a dopiero później realizujemy ją w naszej rzeczywistości. Dlatego tak bardzo ważne jest, żeby ukierunkować nasz mindset na odpowiedni cel. Kurde, 6 lat nagrywam ten kanał i dalej się wstydzę gadać w miejscach publicznych. Na szczęście nikogo teraz nie ma tutaj wokół mnie, także szybko muszę to wszystko powiedzieć. Pierwsza sprawa. Nie ma jednej sprawdzonej receptury, metody do tego, żeby osiągnąć dany cel. Każdy z nas jest inny i każdy będzie tą drogę miał trochę inną. Dlatego też ja tutaj pokazuję Wam jakby tematy, które dobrze u mnie podziałały, których możecie zacząć, jeśli nie wiecie, gdzie zacząć, bo nieważne gdzie i jak zaczynacie, ważne, że zaczynacie. Ale miejcie z tyłu głowy, żeby cały czas poszukiwać swojej własnej drogi, swoich własnych metod. I na przykład, jeśli dojdziemy do tematu dzisiaj żywieniowego, jeśli przyjęło się, że kurczak, ryż i brokuł to jest zdrowe podejście do diety, a Wy nie lubicie ani kurczaka, ani ryżu, ani tym bardziej brokułu, bo kojarzą Wam się z dzieciństwem, to na cholerę macie to w siebie wciskać, kiedy na przykład możecie zjeść rybę z bitą śmietaną i gruzem? Chodzi mi tylko o to, żebyście cały czas poszukiwali metod, które będą dobrze u Was działać i które Wam będą sprawiać radochę i przyjemność, bo tylko wtedy będziecie w stanie utrzymać jakiś reżim treningowo-dietetyczno-mindsetowy do końca swojego życia, bo to po prostu będzie Wam sprawiać radochę. Jeśli tak nie będzie, no to rzucicie to wszystko w diabły i na cholerę w ogóle ta cała zamota. Druga sprawa. Większość osób w dzisiejszych czasach łyka jakieś niesamowite ilości kontentu codziennie. I nie oszukujmy się, ale większość z tego kontentu to jest ścierwo. Dlatego jeśli chcecie wprowadzić jakąś zmianę, no to zacznijcie łykać kontent, który Was będzie do tej zmiany przybliżał. Dla przykładu, jeśli teraz wkręciłem się z powrotem w trening siłowy, no to zamiast oglądać jakieś dupy na Instagramie, albo jakieś tańczące małe śmieszne kotożółwie, no to ja po prostu swój wolny czas poświęcam, żeby oglądać osoby, które udostępnią mi jakąś fajną informację. Hop. Temacie, w którym ja się chcę rozwinąć, które poszerzają moją perspektywę, uczą mnie nowych metod treningowych, które ja później będę mógł wykorzystać u siebie, polepszyć swoją sylwetkę i osiągi sportowe. No, innymi słowy, i tak konsumujecie ten content, ale możecie to robić w sposób, który będzie Was wspierał, a nie będzie dla Was po prostu w najlepszym przypadku neutralny. I dobrze jest też naumieć się języka angielskiego, gdyż większość najbardziej aktualnej informacji no jest niestety po angielsku, tak zawsze było i tak najprawdopodobniej zawsze będzie. Teraz na ekranie widzicie kilka kanałów z tej tematyki, które warto oglądać, zarówno anglojęzyczne, jak i z naszego polskiego podwórka. Przejdźmy teraz do drugiej części odcinka, czyli do tematu dietetycznego. Mieliście ostatnio bardzo proste zadanie, które polegało na nawodnieniu organizmu z rana, czyli z rana mieliście wypić szklankę czystej, niegazowanej wody.
oraz zwracanie uwagi na to, co, kiedy jecie i w jakich ilościach. I tutaj wiecie kolejne zadanie odnośnie wody. Słuchajcie, mikroplastik w naszym otoczeniu jest po prostu absolutnie wszędzie. Ostatnio nawet słyszałem, że jest w powietrzu. Gdzieś mi się nawet nawinął artykuł, w którym było napisane, że woda w plastikowych butelkach zawiera tego mikroplastiku w opór więcej niż się ludziom wydawało początkowo. Nie oszukujmy się, nie wyeliminujecie tego na 100%, to jest niemożliwe w dzisiejszych czasach, ale chodzi o to, żeby zmniejszyć konsumpcję tego plastiku. I teraz popatrzcie, ja tutaj mam na blacie dwa urządzonka, które moim zdaniem są musem, jeśli chodzi o domowe faski związane z wodą. Jest to filtr do wody i jest to czajnik. Obydwa te sprzęty mają minimalną ilość plastiku. Filtr, w przeciwieństwie do tych tanich, które się sprzedają, jest wykonany ze szkła. Kosztuje on troszkę więcej, niemniej jednak warto zainwestować te kilkadziesiąt złotych więcej, żeby zatroszczyć się o swoje zdrowie. Nie jest to w 100% idealne rozwiązanie, gdyż ta część, przez którą się przesącza woda, jest wykonana z plastiku, ale to się dzieje bardzo szybko, ta woda jakby nie stoi w tym plastiku, nie nagrzewa się, a co za tym idzie, nie wydziela on się w dużej ilości do mojego płynu. Czajnik jest to coś, na co ludzie totalnie nie zwracają uwagi, a wiemy już, że plastik, który jest podgrzewany, no wywala do naszej wody czy do jedzenia, na przykład jeśli podgrzewacie go w mikrofalówce czy gdziekolwiek indziej, bardzo duże ilości tego mikroplastiku. Dlatego popatrzcie, mój czajnik ma w środku całość w 100% wyłożone ze stali nierdzewnej. Swoją drogą, moim zdaniem jest to bardzo estetycznie wyglądający czajnik. Jest on od Xiaomi, kupiłem go za 120 zł, więc nie jest to drogi sprzęt. No i ostatnią rzeczą, którą warto mieć, jest to butelka na wodę, żebyście nie kupowali wody w plastiku, jeśli nie musicie. Wiadomo, jeśli nie macie wyboru, no to lepsza to niż nic. Ale popatrzcie, to jest butelka wykonana znowu ze stali nierdzewnej w 100% i idealnie nadaje się do tego, żeby przechowywać w niej wodę. Moja jest troszeczkę gejowska, tak jak widzicie, ale na moje usprawiedliwienie powiem, że to był prezent dla Marty, którego ja ostatecznie korzystam. No tak się robi prezenty. Kupujcie ludziom coś, z czego sami będziecie korzystać. Czyli macie teraz za zadanie przejrzeć swoje sprzęty w domu, w którym trzymacie wodę, i wymienić je na takie, które mają minimalną ilość plastyku. Ciekawostka. Wiecie, że talerz z jedzeniem, który spożywacie, nie jest dla was? Komórki waszego ciała nie mają żadnego pożytku z tego, co w siebie wrzucacie. Tak na dobrą sprawę, karmicie bakterie, grzyby i pasożyty w jelitach, których uwaga jest mniej więcej tyle samo w waszym ciele, co i waszych komórek. Dopiero jak to całe tałataństwo przetworzy przez siebie jedzenie, które zjedliście, to otrzymacie białka, tłuszcze i cukry. No i w dalszym ciągu wasze komórki nie mają z tego pożytku. Dlatego w dalszej kolejności tłuszczami i cukrami muszą zostać nakarmione inne bakteriopodobne twory w waszych komórkach, czyli mitochondria, które nawpierdalawszy się, łaskawie zapłacą wam za to cząsteczką ATP. I dopiero ona będzie mogła być wykorzystana przez komórkę w celach energetycznych. Dlatego spożywając nasze pokarmy, powinniśmy przede wszystkim myśleć o tych wszystkich bytach zamieszkujących nasze ciała, gdyż bez nich nie byłoby życia dla nas na tej planecie. A cóż te byty lubią sobie podjeść? No przede wszystkim nie lubią one chemii, dlatego zachęcam was, żebyście nauczyli się gotować w domu. Ja wiem, że żarcie na mieście jest często smaczne, wygodne, niemniej jednak jeśli chcecie utrzymać zdrowy tryb życia, musicie nauczyć gotować się sami sobie w domu posiłki, gdyż to będzie po prostu dla was najlepsze. I co powinno się znaleźć w waszym posiłku? Jakieś źródło białka, jakieś źródło węglowodanów i tłuszczów oraz coś, co ma w sobie błonnik i witaminy. Jest to naprawdę bardzo proste podejście. Najlepszym źródłem białka jest moim zdaniem mięso. Dobrej jakości jest niemalże superfoodsem. Oczywiście dobrym pomysłem są naturalne jajka. Jeśli nie macie też uczulenia na nabiał, to możecie od czasu do czasu dorzucić jakieś przetwory mleczne. Jeśli chodzi o węgle, to na ten moment macie dowolność. Może to być ryż, kasza, makaron, jeśli nie macie celiaki, albo placek, który pokażę wam potem. Tłuszcze również mogą pochodzić ze zwierząt, ale dobrze jest je rotować z jakościowymi tłuszczami roślinnymi, które znajdują się w orzechach, awokado czy na przykład dobrej jakości oliwy z oliwek. Trzymajcie się jednak z daleka od wszystkich rafinowanych wynalazków typu olej rzepakowy czy słonecznikowy. Źródłem błonnika, który jest niezwykle dobroczynny dla naszych jelit, są oczywiście warzywa i owoce. Bonus jest taki, że zawierają one również witaminy i mikroelementy.
No i ja kieruję się, jeśli chodzi o gotowanie, zasadą keep it simple. Tak jak już Wam kiedyś wspominałem, jeśli jakiś posiłek przekracza 15 minut roboty, ja go nie robię. I idealnie do tej zasady pasuje domowe burrito. Przy okazji wspomnę Wam o partnerze tego kanału, jakim jest Mięsna Paczka, której mięsko miałem okazję testować przez ostatnie 2 miesiące. I muszę Wam powiedzieć, że jestem turbo zadowolony z jakości ich produktów. Wracając do przepisu, podsmażcie na maśle posiekaną cebulę oraz wyciśnijcie 2 ząbki czosnku. Trzymamy to na patelni dosłownie przez kilka minut, po czym dodajemy mięso mielone. Dla mnie najlepiej pasuje wołowina. Dodajecie soli i pieprzu do smaku. I teraz tak, jeśli chodzi o placek, no to tutaj nie dajcie się nabrać, gdyż jakieś 90% wszystkich placków do pit jest po prostu tak nawalona chemią. Naprawdę wyróbcie w sobie nawyk czytania składów, po prostu będziecie w szoku. I w Lidlu na szczęście znalazłem taką opcję, jest to Piadas Fogliata, to coś. Jak popatrzymy na skład, to zamiast tablicy Mendelejewa ma tutaj mąkę pszenną, woda, smalec wieprzowy, sól, drożdże, alkohol etylowy, koniec. Bez żadnych konserwantów, poprawiaczy smaku i tak dalej. Dlatego jeśli już chcecie sobie zrobić takie burrito, to broń Boże nie róbcie tego w takiej syfiastej picie. Lepiej przygotujcie sobie co innego albo po prostu zróbcie sobie naleśniki sami, to będzie jeszcze lepsza opcja. Ten placek najlepiej smakuje, jak jest lekko podgrzany na patelce. Następnie wysypujemy do niego około 150 g mięsa mielonego, krawamy pomidora, na którego teraz zaczyna się sezon, ja polecam gargamela albo bycze serce, zawijamy i mamy gotowe, pyszne danie. Jeśli byście chcieli też spróbować jakościowego produktu, jakim jest Mięsna Paczka, no to wszystkie informacje wraz z kodem zniżkowym umieszczam w opisie. A my przechodzimy do ostatniej, niemniej jednak nie mniej ważnej części odparówczania, a mianowicie do treningu. W ostatnim odcinku pokazywałem Wam naprawdę takie wprowadzenie, 3 ćwiczenia, 3 serie. Mieliście je robić 3 razy w tygodniu, do tego mieliście 3 razy w tygodniu spacer. Mam nadzieję, że to wykonaliście. Wiecie już mniej więcej, ile kroków robicie w trakcie dnia. No to czas to utrudnić, gdyż nasze ciało lubi się przyzwyczaić do naszych bodźców treningowych i trzeba go cały czas zaskakiwać. Dlatego dzisiaj pokażę Wam kolejne ćwiczonka, które będą progresją tego, co już robiliście. Ostatni trening składał się z 3 podstawowych ćwiczeń: pompki, przysiadu i brzuszka, które robiliście w obwodzie. Dzisiaj nasz obwód utrudnimy i będzie ćwiczeń aż 5. Do tego treningu przyda Wam się jakiś placek do street workoutów. Zaczniemy od podciągania, jednego z lepszych ćwiczeń, które możecie wykonać z masą własnego ciała. Pracujemy oczywiście w pełnym zakresie, od maksymalnego wyprostu ręki do brody nad drążkiem. Jeśli nie macie jeszcze tyle siły, to wykonajcie regresję w postaci wiosłowania na drążku w opadzie. Tutaj też ważne jest, żeby pracować w pełnym zakresie. Dotknijcie w każdym powtórzeniu klatką do drążka, ściskając maksymalnie łopatki w tym miejscu. Tutaj widzicie, jak w tym ćwiczeniu powinna pracować ręka, czyli od maksymalnego wypuszczenia łopatki do maksymalnego ściągnięcia. Fajne ćwiczenie, zwłaszcza jeśli macie pracę siedzącą. Drugim ćwiczeniem będzie progresja przysiadu, czyli wykrok. Ustawcie się na szerokość mniej więcej kroku, przenieście większość obciążenia na przednią nogę i wykonajcie przysiad, dotykając za każdym razem kolanem ziemi. Cały ruch wykonujemy wolno, kontrolując każdy centymetr. Pilnujcie, żeby kolano w nodze wykrocznej pracowało w linii ze stopą. Trzecie ćwiczenie to pompka, którą omawiałem w poprzednim materiale. Tutaj wszystko pozostaje bez zmian. Czwarte ćwiczonko będzie to zdechły robak. Kładziemy się na plecach, jedną rękę wsadzamy pod odcinek lędźwiowy, a drugą kładziemy na brzuchu. Następnie mocno napinając mięśnie brzucha, prostujemy naprzemiennie nogi. W ćwiczeniu tym chodzi o to, żeby nawet o milimetr nie oderwał Wam się odcinek lędźwiowy od Waszej dłoni w trakcie tego ruchu oraz żeby nie uwypuklił się brzuch. Jeśli to ćwiczenie jest za proste, spróbujcie wyprostować 2 nogi naraz. Ostatnie ćwiczonko będzie nakierowane na wzmocnienie tricepsów i barków, a także rozciągnięcie obręczy oraz klatki piersiowej. I znów przyda się wszystkim, którzy mają pracę siedzącą. Najważniejsze jest tutaj, żeby utrzymać ściągnięte łopatki w skali całego ruchu. Schodzimy tak głęboko, jak pozwala Wam na to Wasza mobilność i prostujemy maksymalnie łokcie. Każde ćwiczonko wykonujemy od 8 do 12 powtórzeń. Jeśli są jednostronne, tak jak na przykład wykrok i robal, to 8-12 powtórzeń na stronę. Zróbcie takie 3-4 obiegi, odpoczywając między ćwiczeniami od 1 do 2 minut.
Jeśli jesteście zainteresowani dodatkowym, pogłębionym opisem każdego z ćwiczeń, które wrzucam do tych materiałów, a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was tematy związane z odparówczaniem, to zachęcam do dołączenia do strefy ziomeczków kanału. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie. W kolejnym odcinku opowiem Wam, w jakie suplementy warto się zaopatrzyć, także zostawcie subskrypcję, a w tym materiale opowiadałem, jak naturalnie zwiększyć poziom testosteronu, co przyda nam się do odparowczania. Z mojej strony to na dzisiaj tyle, trzymajcie się i do następnego.